Dziś rozpoczynamy lekturę księgi Daniela. Słyszymy o tym, że Daniel i jego współtowarzysze są obdarzeni umiejętnością, wiedzą i mądrością. Wcześniej słyszymy o tym, że przeciwstawiają się rozkazowi króla. Bo mądrość życia, także właśnie umiejętność pełnego, prawdziwego życia, naznaczona właśnie też odpowiedzialnością i szacunkiem wobec siebie i innych, to umiejętność mówienia nie. Umiejętność takiego rozeznania, że są sytuacje, zdarzenia, ludzie, którym trzeba umieć powiedzieć nie, którym się trzeba przeciwstawić. Optyka chrześcijańskiego życia to nie jest optyka życia, gdzie wszystkim przytakujesz, że każdemu mówisz to, co chce usłyszeć, że idziesz na takie czy inne kompromisy w życiu, żeby pod żadnym pozorem nie być powodem przykrości dla kogokolwiek. To oczywiście mogłoby ich zahamować, powstrzymać. Nie chcieliby królowi sprawiać jakiejś przykrości, budzić u niego gniewu. Postanowienie, które mieli w sobie, było ważniejsze i mocniejsze. To jest mądrość życia, która potem też w Danielu będzie rozkwitała. To jest umiejętność, która bierze się z tego, że pewnym ludziom, sytuacjom, zdarzeniom trzeba w mądry sposób powiedzieć nie. Dla Jezusa w tej Ewangelii bogaty to nie jest ktoś wyłącznie bogaty materialnie, bo bogatym jest przede wszystkim Żyd, może faryzeusz, który zna bogactwo słowa. Poznał wszystkie możliwe zapisy i niuanse Tory. Wszystko wie, ale czy żyje tym słowem? To, co robi wdowa w tej Ewangelii, wrzucając te dwa pieniążki, mogłaby jeden zostawić dla siebie, a drugi dać na ubogacenie i na potrzeby świątyni, a ona jednak wszystko wrzuca do świątynnej skarbony, dlatego, że ufa Bogu, dlatego, że traktuje na serio Jego Słowo, że jest tą, która słucha, tą, która jest przekonana, że Bóg się o nią zatroszczy. I jeżeli mamy się dzisiaj czegoś od niej nauczyć, to właśnie zaufania, że Bóg się o mnie zatroszczy, że Bóg sam wystarczy.